Dzień dobry, witam Was bardzo gorąco i serdecznie. Czekajcie, widzę, że do góry nogami jest poducha. O, teraz będzie lepiej. No, ja słuchajcie, się wyspałam chyba za wszystkie czasy. Powiem Wam, że chyba nawet przespałam, dlatego że mam wrażenie, że trochę za długo, ale dobra, nie, no najwidoczniej organizm tyle potrzebował. Witam się z Wami 11 grudnia, grudnia na pewno, 11 stycznia, w dzień tygodnia, piątek. Ja dzisiaj idę do pracy, jutro idę do pracy, pojutrze idę do pracy. Także tak to wygląda, weekend cały pracowity. Teraz właśnie siedzę, bardzo proszę, i co? I ogarniam sprzęty. Ogarniam właśnie, montuję Wam filmik, to znaczy już zmontowałam, właśnie będę go za chwilkę wrzucać. Także też poinformuję za chwilę na Insta. Muszę jeszcze odkurzyć i muszę zrobić obiad, zanim wrócą dzieci. Nie wiem, czy zdążę, bo w sumie Gracjan wraca za 1,5 godziny. Także taka situation. No i co? I może do Was odpowiem na... Może do Was pogadowuję troszeczkę. Tak sobie pomyślałam, że pogadowuję troszeczkę do Was. Może właśnie też odpowiem na jakieś pytania z Q&A. Oczywiście już nie te świąteczne, bo wiadomo, że już jest po świętach. Też Wam pokazać chcę moje pazury nowe i brwi. Ale jest żółte, bardzo żółte światło, także no, jestem cała żółta, wszystko jest żółte. No, one nie są brązowe, ciemne, tylko widzicie, straczkowate. Także mam zrobione brwi, ale nie mam w jakim świetle się Wam pokazać. Także niestety nie w tym żółtym, ale muszę się tu wspomagać, bo jest dość ciemno, powiem Wam. No, niby nawet jak też żaluzję odsłonię, to to jest ciemno. Ja wciąż oczywiście jeszcze doziębiona, norma. No i co? Biorę się, edytuję, odezwę się do Was niebawem. Jeżeli ktoś ma Ci urodzinki, to oczywiście wszystkiego, wszystkiego najlepszego. No, a jeszcze właśnie nie wiem, czy w końcu to powiedziałam, że mam nowe pazury. Takie zrobiłam. Takie wybrałam. Czerwone, ale znowu tu widzicie, przekłamana jest ta czerwień. Ona nie jest taka pomarańczowa, tylko jest czerwona. No, a tutaj światło jest do bani. Także pokażę Wam w innym świetle te paznokcie, ale są piękne. Bardzo mi się podobają. Da-da-da-da. Jak możecie zaobserwować, już właśnie filmik hula, 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 już jest na kanale, czekajcie, specjalnie włączyłam dźwięk, bardzo proszę, odświeżmy stronę, dodałam go właśnie przed sekundunią, tak, mój laptop właśnie tak chodzi, bardzo proszę, dwa wyświetlenia, czyli jakieś dwie osoby sobie oglądają, także bardzo, bardzo dziękuję. No i co? I dodałam już wszystkie opisy, pomijam reklamę, oczywiście, włączam dźwięk. Mam nadzieję, że Wam się też spodoba nowy dźwięk, bo dodałam nową ścieżkę troszeczkę dźwiękową. No i oczywiście jest filmik. Hejo, hejo, słynne, słynne. No, także na zakupach byłam i Wam je pokazuję. A teraz spadowuję do kuchni wstawiać obiad. Wstawię i zacznę montować kolejny filmik. No i jak to zrobię, to potem już będę czekać na synka. Tu już sobie zaczęłam znowu tworzyć moje zapiski. Strasznie tu ciemno jest, słuchajcie. Zapiski robię, gdyż zmieni mi się grafik na przyszły tydzień do pracy. Tu zeszyt z hasłami, ważny dla mnie. No i oczywiście dziennik duży tutaj służy mi cały czas wiernie, bo właśnie tutaj zapisałam sobie już plany. Czekajcie, żeby nie było. Plany takie YouTube'owe. Uno momento, tutaj sobie już zapisywałam, tu sobie zapisywałam, tu sobie już zanotowywałam, plus karteczki. Jestem na tej stronie i będę zaraz działać. Mamy tu 11 piątek, wczoraj nic nie nagrywałam, dlatego jest pusto, ale zaraz będę wypełniać. Także polecam Wam dzienniki. Pamiętajcie, że na hasło Candy10 macie 10% rabatu ode mnie dla Was. Także super sprawa. No i co? I ja spadam, lecę do kuchni. No, także myjemy naczynka. Już pokażę Wam, jak się myje naczynia, jakby ktoś nie wiedział, bo to takie bardzo popularne, pokazywać, jak się wyciera kurze i jak się myje naczynia. Także jakby ktoś nie wiedział, robi się to tak. Mianowicie, musimy zamoczyć troszeczkę naszą gąbkę, namoczyć, może nie zamoczyć, namoczyć płynem. Płynem koniecznie do mycia naczyń. Pamiętajcie, koniecznie płyn do mycia naczyń, żaden inny płyn.
Pięknie, pięknie. Odkładamy na bok. Dalej lecimy łyżka. Łyżka na to niemożliwe. No, także tak właśnie myjemy nasze naczynia. Mam nadzieję, że ten kurs pozwoli Wam bardzo dokładnie umyć Wasze. A teraz tak całkiem serio, kurde, no kto nie wie, jak się myje. No, tak chciałam sobie zrobić jaja. Jaja z tych, które po prostu 3 minuty, żeby coś dodać do vloga, to pokazują Wam, jak się odkurza, myje, sprząta. No, u mnie tego nie będzie. To było tak ironicznie. Także ja myję naczynia, kończę i może Wam pokażę, jak będę coś przyrządzać do jedzenia. Może, bo jeszcze nie wiem, co robię. I hejo, hejo, odzywam się do Was o godzinie po 14. Tak, miałam też gościa, jest Oliwcia. Słuchajcie, odzywam się, bo właśnie zedytowałam Wam filmik. Oliś, zedytowałam Wam filmik, już Wam udostępniłam, kolejny Wam edytuję, właśnie się teraz konwertuję. No i co, musiałam wyskoczyć, bo okazało się, słuchajcie, że wczoraj zakupiłam w Lumpie obrazek. Obrazek, no i zapomniałam go wczoraj odebrać, także leciałam dziś. Właśnie Wam chcę go pokazać. Jest dość dużym obrazkiem, ale podoba mi się. No i co mam poradzić? Taki. Taki. Patrzcie, jaki fajny. Taki. Normalnie na miniaturę super. No, także taki obrazek zakupiłam. Jest naprawdę duży. Zobaczymy, gdzie będzie mi pasował. Tu już widzę, że ktoś coś próbował sobie gdzieś przyklejać. Zobaczcie, już poklejone całe. Także ja coś wymyślę, ale podoba mi się. No i mówię, bierę. Rzecz kolejna. To coś właśnie przyszło, ja nie wiem co, ale takie coś. Generalnie to zamawiałam pilota i zamawiałam też, nie wiem co to jest, Jonathan z Londynu. Zamawiałam kawy i zamawiałam, nie wiem, słuchajcie, ale zamawiałam kawy i, no to kawy nic, że delikatnie, nie kumam. I druga rzecz, jaką zamawiałam, to pilota, ale to nie był z Londynu chyba. I pilot nie byłby w czymś takim, także nie wiem, zaraz się okaże. Otworzę z Wami tą przesyłkę, tu porozwierać, bo ja nie wiem co to. Ale chyba kawa, bo ja nie zamawiałam nic więcej oprócz kawy i pilota. Pilot w czymś takim raczej nie przychodzi. Otwieram, zaraz Wam będę pokazywać, ale tu jest tyle tej folii, słuchajcie, no zobaczcie. O ja, jak to jest zapakowane, już się zgrzałam cała. No, ale już widzę jakąś kawę tu z daleka, więc tak, to będą kawy w jakimś pudełku. A ja się kręcę. Szkatawy dostałam. Widzicie? Wysypuje się tu. No, wylataj. No, wychodź. Jest drugie coś. Drugie. Dalej idzie trzecie, ale czy to tak miało być? Słuchajcie, miało być 22 kapsułki różnych kaw. Okej, okay. Otworzyłam, już nic nie ma. Zone jest, widzicie, w te Oreo na przykład, tutaj mam nadzieję, że nie są same Oreo. Dobra, teraz ja to powysypuję i Wam będę pokazywać z drugiej strony oczywiście, ale chyba widzę, że są różne. Czekajcie, są różne. Tak, są różne. No, tyle dobrego, bo już się bałam. Fajnie, bo będę mogła coś posmakować nowego i wtedy będę wiedziała, czy sobie na przykład zamówić jakiś konkretny. Bo na przykład stacjonarnie jest straszny problem i nie są one tak dostępne. Więc mega, mega się cieszę. Czekajcie, to jest z tej serii. Już Wam pokazuję. O, tak to wygląda. Czekajcie, muszę Wam odwrócić kamerkę. Okej, okay, musiałam tak to zrobić. Zobaczcie, takie kawy sobie zamówiłam. Oreo, mleko do Oreo, Twinings, jakaś Forest Fruit, tu jakaś Espresso Talor, czyli ja nie wiem jak, to są takie różne, jakaś taka, cappuccino, 100% Colombian, tu w ogóle całkowicie coś nowego dla mnie, nawet nie mam pojęcia co to jest, Jacobs, czyli Jacobs, Twinings, tu w ogóle też nie wiem co to jest. Co tu jest napisane? Desayuno Morning Cafe Petit Day. Takie jakieś. Także fajna sprawa. Zapłaciłam za to 10 z hakiem funtów.
Także spoko. Nie jest ani tanio, ani drogo, biorąc pod uwagę różnorodność tutaj kaw. Także będę mogła potestować. Jak będę testować, to będę Wam zdawać relacje, które były najsmaczniejsze. A jeżeli Wy już jakieś próbowaliście, to jest największa mokka. To oczywiście dajcie mi proszę znać, które polecacie. No, także tak by to wyglądało. No i co? Ja będę zaraz leciała sobie prasować mundurek do pracy. Nie no, żartuję. Odzywam się do Was, robaczki, już przed prawie że samą pracą. Muszę sobie trochę pomaziać face'a, troszeczkę sobie coś nałożymy. Ochronnie oczywiście się wybalsamuję jeszcze tym fantastycznym produktem. Przyjdę do Was oczywiście oddzielnie z taką malutką jakby, z malutką, no, recenzją tych produktów, bo coś tam Wam będę chciała o tym powiedzieć. A teraz co? A teraz przejdźmy sobie do oczywiście naszego makeupu. Dzwoni Kuba? No, już gada, już nawija. No, także ja się zbieram do pracy. Wiem, że będę miała zmieniony grafik, pozamieniają mi się troszeczkę dni, no ale trzeba sobie pomagać. Słuchajcie, jest nas tam trochę i musimy wszystkie ustalić tak, żeby każdej było w miarę dobrze. Chociaż wiecie, jak to jest, rzadko kiedy się zrobi tak, żeby wszyscy byli zadowoleni. No, ale nie zamierzam nikomu stać na drodze, że tak się wyrażę. Także zobaczymy, jakie tam zajdą zmiany. Co? Wiem! Super! Niech ci da swój numer, zapisz ten numer. No, także ja, jak widzicie, dokonuję mini make-upu. Widzicie właśnie teraz w całej okazałości moje brwi, z których mega jestem zadowolona. To jest po prostu idealny kształt moich brwi od dawien dawna. Okej, mam nawet niepomalowane rzęsy. Słuchajcie, nic, nic. Czasu coraz mniej, przygotowany mam już mundurek, ale mi się tu kreska zrobiła, widzicie? Nie wiem dlaczego, maznęłam chyba czymś. Dobra, najpierw baza, oczywiście delikatnie. Widzicie co tam u Was, jak tam? Rozetrzemy sobie może tym razem tym pędzelkiem, takim flatowym, tak? Tym takim, wiecie, takim płaskim. Namoczymy go sobie primer waterem. Dobra, zmaczam, zmaczam. Ok, rozcieram. Tak jak możecie troszeczkę zaobserwować, aczkolwiek na pewno nie bardzo i pewnie dopiero teraz, jak powiedziałam, to niektóre powiedzą, że o kurde, nie zauważyłabym, bo tak uważam, że bezpiecznie poszłam, ale jak i ja, słuchajcie, byłam właśnie na solce i powiem Wam, że możecie śmiało ocenić, że nie przesadziłam. Byłam bezpiecznie, na tyle, na ile wiem, że mi efekt wystarczy. Chodzi mi o to, że nie chcę, by wszystkie podkłady były na mnie za ciemne. A już tak się zaczęło dziać. Ten jest właśnie jednym z takich jasnych, więc też nie mogę przesadzić w drugą stronę z solarium. Jak widzicie, nie daje dużo, dosłownie ociupinkę. Dałam sobie troszeczkę błysku. Błysk będziemy zawdzięczać temuże produktowi. Ja go uwielbiam, polecam Wam go serdecznie. Nagram Wam taki filmik spokojnie, gdzie Wam coś popolecam. Czekajcie, patrzę, który pędzelek sobie wziąć. Dobra, wezmę ten. Okej, i teraz możecie zaobserwować. On się pyli, to już Wam mówiłam. Ale wygląda fantastycznie na skórze. Uwielbiam ten efekt. Powinnam oczywiście robić makijaż już ubraną, bo będę jeszcze musiała założyć ciuchy i oby mi się to nie pobrudziło. Ale ja też nie daję dużo. Jak widzicie, to będzie bezpieczne takie rozświetlenie. Uwielbiam, no po prostu uwielbiam ten rozświetlacz. Nie wiem, jest strasznie taki fajny, bezpieczny jest i naprawdę bardzo ładny. Bardzo ładny daje efekt. No tylko właśnie, co nie lubię w tych produktach sypkich, że są sypkie. Ładnie pachnie, słodko. Tak, waniliowo. Ok, jak widzicie. No i zaraz Wam też pokażę różnicę. Gdy spryskujemy tenże produkt tą właśnie wodą z... Czekajcie. Trafiam w tą szczoteczkę, czy nie trafiam? Trafiam. O, no i teraz on będzie troszeczkę położony na mokno, na mokno, na mokro i da nam taką fajną taflę. Ok, dokładam produktu.
No i teraz zrobię to, jak widzicie, na mokro. No i na pewno możecie zaobserwować różnicę. Ok, druga strona. Tak jak mówię, bezpiecznie gdzieś tu mam włosa. Piszcie właśnie, co tam u Was. Ja idę do pracy, tak jak już powiedziałam. Nagram Wam też Q&A, ale to nie wiem, wszystko zależy, jak skończę dziś. Prawdopodobnie mam być do 9 albo do 9.30, jeszcze nie wiem, się okaże w praniu. Kurde, dałabym sobie więcej tego oświetlenia, wiecie? Ja bym przesadziła, kurczę. Wiecie, do cerze zmarszczkowej to tak nie bardzo. No ale tak mi się to podoba, że masakra. Patrzcie, jak ładnie. Wygrzebię już tutaj resztkę. Szczepię. No jestem przekonana, że to widzicie. Musicie to widzieć. Ja to widzę mocno, więc Wy też. Bardzo mi się ten efekt podoba. Bardzo, bardzo. Także ja Wam bardzo gorąco polecam. Mimo wszystko ten Vanilla Sugar Face and Body Shine Powder od Belle. Ok, to by było to. Teraz może użyjemy sobie właśnie cienia. Jeżeli chodzi o paletkę, to jak już wiecie, ja jestem zakochana w paletce z Lovely. Po prostu miłość od pierwszego wejrzenia. I jak na razie zapomniałam dzięki niej o reszcie paletek. Pewnie sobie przypomnę w którymś momencie. Ale jak na razie to próbuję nacieszać się właśnie tą paletką. I biorę sobie tą paletkę. Dokładnie tą. To jest ta Peach Desire. I zaaplikuję sobie oczywiście ten najjaśniejszy z cieni. Robię to na praktycznie, że całą powiekę. Kontaktowałam się już, słuchajcie, w sprawie spraw kosmetycznych. Zadałam pytanie dziewczynie, wyczekuję na odpowiedź. Jeszcze nie dostałam, więc nie wiem, ile to tam potrwa. Pewnie są busy. Także zobaczymy, czy mi się uda w styczniu, czy niestety będzie musiało się to przełożyć na luty. Wolałabym w sumie, szczerze mówiąc, styczeń, ale zobaczymy. Postaram się dostosować. Jeżeli chodzi o usta, to teraz jest promocja, zamiast chyba 120 to 100. A jeżeli chodzi o zmarszczki, to zaczyna się od 80. I właśnie zapytałam, o co chodzi z tym od 80. Czy chodzi o to, że to jest za jeden rejon? Wiecie, o co chodzi. Że jak się robi jeden rejon tylko, czyli tak zwana jedna area, to właśnie płacimy mniejszą cenę. No i potem oczywiście cena wzrasta, ale przy większej ilości tych rejonów, czyli trzech na przykład, no to ta cena będzie niższa niż jakbyśmy miały robić to oddzielnie. Bardzo mnie interesują bruzdy i kurzołapki, czyli dwa rejony. Mnie czoło nie przeszkadza. Słuchajcie, czoło po prostu wygląda naprawdę naturalnie, jak jest na nim jakakolwiek mimika, czyli no te tak zwane właśnie marszczenie się. Ładnie oczywiście wygląda, jak jest gładkie, no ale nie do przesady. Aczkolwiek nigdy nie mówię nigdy, tak? Ja nie powiedziałam, że nigdy sobie jeszcze tam nic nie strzyknę, więc zobaczymy. Ale póki co interesuje mnie 1 ml na usta i bruzdy oraz zmarszczki. To są takie podstawowe rzeczy, które bardzo chcę zrobić. No i zobaczymy. Zobaczymy, czy się uda cokolwiek dziabnąć w styczniu, czy przejdzie to na luty. Na ustach, jakby ktoś pytał, to oczywiście jest Kiko. Kiko i to już powinniście znać na pamięć, to jest z Kiko. Jak mówię Kiko, to jest jedyny produkt, który po prostu kocham. Kocham i jest to numerek 501. Niejedną z Was już tym zaraziłam, z czego bardzo się cieszę. Która to godzina? Czekajcie, muszę spojrzeć na drugim telefonie, bo muszę się już zbierać. 14.55, jeszcze spoko. Damy sobie jeszcze tego cienia na dolną powiekę. Użyję pędzelka od Asieńki, którą serdecznie pozdrawiam. Ok, ten pomarańczowy wędruje, kocham ten makijaż, nie wiem, po prostu, nie wiem dlaczego, ale uwielbiam ten kolor mieć na oczach, ja nie wiem o co chodzi, ale wydaje mi się, że też on mi pasuje, kurde, właśnie zawsze, czy też to macie, że zawsze jakoś Wam tak pruszy w oczy, ja mam strasznie, albo nie mam wrażliwych, ale na przykład czuję właśnie, jak już wleci mi taki pyłek, to mnie tak podrażnia. Mamy tego czwartego cienia i właśnie powinnam chyba to zrobić na mokro. Czyli zwilżę sobie pędzelek. Ok, no i teraz on powinien być bardziej wyrazisty. Ja dzisiaj na obiadek zrobiłam, słuchajcie, żeberka, ale nie nagrywałam, bo to były żeberka
Słuchajcie, nie z jakiegoś tam przepisu, po prostu najzwyczajniej takie z paczki, czyli taki gotowiec, już przyprawiony, trzeba było tylko do piekarnika pod koniec pieczenia dodać tylko sos barbecue i to była cała filozofia, więc bez sensu, żeby Wam takie coś nagrywać. Uważam, że to jest naciąganie filmiku już o cokolwiek, żeby tylko coś przedłużyć, a nie na tym rzecz polega. No i co? To jest właśnie ten produkt z Kiko. O, dokładnie taki. Tak on wygląda i poczekajcie, tu chyba powinien być numerek, ale nie wiem, czy on będzie widoczny. Jest 501, jest numerek, ale pewnie go nie widać. I on jest przepiękny i naprawdę długo się trzyma. O, i się nie klei. I ja go uwielbiam. Zawsze mnie każdy pyta, co ja mam takiego wodnistego na ustach, że to tak pięknie wygląda. Brakuje mi tylko jeszcze leciutko bronzera. I chyba to będzie na tyle, jeżeli chodzi o mój makijaż. Użyjemy sobie Smashboxa, oczywiście cały czas mam go na wierzchu, bo przypomniało mi się o nim. Biorę ten brąz pierwszy i ociupinkę tutaj. Tak mi troszeczkę zabrakło konturu, ocieplenia jeszcze twarzy, ale to ociupinkę, jak widzicie, bez szału. No i oczywiście na nos. Na nos koniecznie. Trochę, żeby go zminimalizować. O, zbieram się, przebieram się, może jeszcze uda mi się odezwać do Was w mundurku, zobaczymy. Mogłabym dać jeszcze na sam wierzch ten primer, on tak ładnie rozświetla, ale też nie chciałabym, żeby, bo to nie jest fixing, więc chciałabym, żeby mi coś tutaj na przykład rozmył, ale raz się żyje. No, także troszeczkę takiego odświeżenia. Lubię ten produkt, bardzo się z nim polubiłam. Teraz zabieram kolejnego ulubieńca i lecę się balsamować. Ostatnio też przypomniało mi się i używałam cały czas tego olejku, więc ostatnie dni też miałam ten olejek. Tak jak mówię, jeżeli chodzi o zapach, to właśnie Amazing Grace. Ten zapach jest teraz ze mną. Zakochałam się w nim, polecam Wam go serdecznie. Cudowna nuta. Biorę klucz od domu. Ok. I spadam. O, nie schowałam jeszcze paletki. Także odezwę się do Was, jak mi się uda, to po pracy, jak mi będzie za późno. No i będę musiała znieść lampę, bo ja ją powynosiłam i muszę ją tutaj stachać z powrotem na dół i może Wam coś nagram, jak właśnie będzie tak już ciemno, to może włączę lampę, ale nie obiecuję. A jak nie, no to odezwę się do Was jutro. A to, co tutaj mi się udało, po prostu będę łączyć z tym, co będzie jutro i tak dalej. Więc możecie się spodziewać takiego łączonego vloga. Tymczasem się z Wami żegnam. Życzę Wam przemiłego popołudnia, dnia, wieczoru, nocy. I tak jak mówię, jeżeli ktoś ma urodziny, to życzę wszystkiego najlepszego, a ja właśnie lecę się ogarniać. Trzymajcie się cieplutko, pozdrawiam bardzo gorąco. Jeszcze sobie muszę przytuszować. Patrzcie, nie przytuszowałam rzęs. Nie przytuszowałam i już się tak w sumie żegnam i mówię Wam, że skończyłam makijaż. Dobre to było, nie? A Wy nic nie mówicie. Tak zostawiam mój make-up do pracy. Przypominam, że mam nowe paznokcie. Jak ktoś jest stąd, to polecam, Patrycja. Piszcie to, dam Wam namiar. Super ekstra, jestem z nich bardzo zadowolona. Patrzcie na mój odrost, jest mega. Dobra, to ja się już teraz z Wami żegnam, naprawdę. Makijaż jest skończony całkowicie. Trzymajcie się cieplutko, odzywam się do Was niebawem. Buziaczki, pa jo!